Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będziemy sobie szydełkować takiego aniołka. Zaczniemy od aureolki. Kordonek o grubości 10 i szydełko 1-3. Zaczynamy od pętelki i 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery i 5. Zamykamy w kółeczko. I teraz sobie tu na tym kółeczku zrobimy 10 słupków przedzielonych oczkiem łańcuszka. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Jeszcze jedno oczko na poprzeczkę. Nawijamy nitkę, kuwamy się środek tego kółeczka i robimy sobie drugi słupek. Oczko łańcuszka na poprzeczkę, czyli mamy dwa słupki. Robimy dalej. 3 i oczko łańcuszka, 4 oczko łańcuszka, 5 oczko łańcuszka, 6 oczko łańcuszka, 7 oczko łańcuszka, 8 oczko łańcuszka, 9 oczko łańcuszka, 10 i ostatnie oczko łańcuszka. Teraz tutaj się wbijemy w trzecie oczko. Połączymy się oczkiem ścisłym. Mamy pierwszą część aureolki gotową. Teraz będziemy robić półsłupki, czyli zaczynamy nad tym pierwszym słupkiem z poprzedniego rzędu. Robimy półsłupek. Tutaj na poprzeczce zrobimy dwa półsłupki. Raz, dwa. Nad kolejnym słupkiem zrobimy półsłupek i na poprzeczce znowu dwa półsłupki. Raz i dwa. I znów nad słupkiem z poprzedniego rzędu robimy półsłupek i na poprzeczce dwa półsłupki. Raz, dwa. I jeszcze jeden półsłupek nad słupkiem. I tak proszę przerobić całe okrążenie. Pierwsza część aureolki gotowa. Może zostać nawet już w ten sposób, ale możemy sobie jeszcze ją przyozdobić falbanką. A zrobimy to tak. Raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka. Omijamy sobie to pierwsze oczko łańcuszka, wbijamy się w kolejne, robimy półsłupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, omijamy jedno oczko, wbijamy się w kolejne. Moment, bo mi się rozwoiła nitka. Półsłupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, omijamy jedno oczko, wbijamy się w kolejne, robimy półsłupek. Zostaje nam taka falbaneczka. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, omijamy jedno, wbijamy się w kolejne i półsłupek. I w ten sposób przerabiamy całe okrążenie. Ja już przerobiłam i tak wygląda gotowa aureolka. Bardzo prosta. Później ją do główki przyklejam klejem na gorąco. Jeżeli ktoś nie ma, to można po prostu przyszyć. Teraz będziemy robić główkę. Zaczynamy od pętelki. Czterech oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Zamykamy w kółeczko oczkiem ścisłym.
Teraz zrobimy sobie 6 półsłupków na tym kółeczku. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I sześć. Oj Boże, jak zwykle mi się ostatnie musiało skuklić. Jest szóste oczko. Sześć. Teraz sobie łączymy się tutaj oczkiem ścisłym. Początek mamy gotowy. Najgorszy jest ten początek. Teraz będziemy robić 12 półsłupków, czyli podwajamy sobie w każdym półsłupku. Czyli w pierwszym robimy raz i dwa, w drugim oczku raz i dwa, czyli cztery, pięć i sześć, siedem i osiem, kolejny dziewięć i dziesięć, i w kolejnym oczku robimy jedenaście i dwanaście. Mamy 12 półsłupków. Teraz zamykamy sobie oczkiem ścisłym. Drugi rząd gotowy. Teraz będziemy robić w kolejnym rzędzie 18 półsłupków. Czyli robimy tak, nad pierwszym półsłupkiem robimy półsłupek. W drugim półsłupku będziemy robić dwa. Raz i dwa. I nad kolejnym jeden. Kolejnym dwa. Raz i dwa. Kolejnym jeden. Kolejnym raz i dwa. I tak należy przerobić dookoła. Jesteśmy w tym miejscu. 18 półsłupków. Już przerobiłam. Teraz będziemy sobie robić 24 półsłupki. Czyli robimy tak. W pierwszym półsłupku robimy półsłupek. W drugim półsłupku robimy półsłupek. A w trzecim półsłupku robimy dwa. Raz i dwa. I tak będziemy robić na przemian. Znów w pierwszym półsłupku robimy półsłupek. W drugim półsłupku robimy półsłupek. A w trzecim półsłupku robimy dwa. Raz i dwa. I znów w pierwszym jeden półsłupek. W drugim jeden półsłupek. I w trzecim raz i dwa. Przerabiamy to dookoła. 24 półsłupki. Ja już przerobiłam. Robimy kolejny rząd. Teraz będziemy już robić cały czas po 24 słupki. I po jednym słupku w każdym. Czyli nad pierwszym półsłupkiem robimy półsłupek. Nad drugim półsłupek. Nad trzecim półsłupek, nad czwartym półsłupek, nad piątym półsłupek i w ten sposób dookoła. Czyli też 24 półsłupki.
i będziemy robić w ten sposób do 10 rzędu. Ja już przerobiłam. Mamy przerobionych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 rzędów. Teraz będziemy sobie główkę zmniejszać. Czyli robimy nad pierwszym półsłupkiem z poprzedniego rzędu, robimy półsłupek. Nad drugim półsłupkiem też robimy półsłupek. A trzeci półsłupek przerabiamy do połowy i czwarty przerabiamy do połowy i teraz przeciągamy przez wszystkie trzy nitki. Czyli przerabiamy dwa słupki i dwa słupki razem. I znów jeden półsłupek. Przepraszam, nie słupki, tylko półsłupki miały być. Jeden półsłupek, drugi półsłupek, i raz, dwa i to wszystko razem. I znów jeden półsłupek, jeden półsłupek i teraz dwa razem. I tak w ten sposób trzeba przerobić całe okrążenie dookoła. Już przerobiłam. Teraz można sobie zacząć już wypychać tą główkę albo jeszcze za chwileczkę. Więc na razie pokażę jeszcze, jak robimy kolejny rząd. Tu będziemy robić nad słupkiem, nad półsłupkiem z poprzedniego rzędu robimy półsłupek. A kolejne dwa przerabiamy razem, czyli nabieramy nitkę, wkuwamy się w drugi, nabieramy nitkę i przez wszystkie trzy nitki. Kolejny półsłupek wbijamy się i robimy normalny półsłupek. Kolejny dwa razem. Jeden, jeden i teraz to wszystko razem. I w kolejny wbijamy się, robimy półsłupek. I później znowu dwa razem. I tak proszę przerobić do końca tego okrążenia i od razu proszę sobie wypchać główkę. Ja już przerobiłam, swoją główkę wypchałam. I teraz będziemy robić już cały czas, zamykać będziemy po dwa półsłupki. Wbijamy się w kolejny i w kolejny i przerabiamy sobie razem. I znów wbijamy się w kolejny półsłupek z poprzedniego rzędu i w kolejny i przerabiamy sobie razem. Musimy zamykać tutaj te oczka tak długo, bo to już jest chyba ostatni nasz rząd, raczej tak, aż nam zostanie 8 oczek. Także już nieważne, czy dojdziemy do końca brzegu, tu musi nam zostać 8 oczek. Już mam tutaj 8 oczek. Czyli tak jak tu, 8. I teraz w każdym z tych oczek będziemy sobie robić po 4 słupki. Czyli raz, dwa, trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek, nawijamy nitkę. Jeszcze raz w tym samym miejscu robimy drugi słupek, nawijamy nitkę, jeszcze raz w tym samym miejscu robimy trzeci, nawijamy nitkę, jeszcze raz w tym samym miejscu robimy czwarty słupek. I to wszystko jest w pierwszym oczku, cztery słupki. Teraz nawijamy nitkę, wbijamy się w kolejne oczko i znów będziemy robić cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. Czyli mamy teraz 8. Nawijamy nitkę, wbijamy się w kolejne oczko i znów robimy 4. Raz, dwa, trzy
i 4. I w ten sposób należy przerobić dookoła. Czyli 3, 8 razy 4 słupki. 8 razy 4. Widzimy się za chwilę. Już przerobiłam 32 słupki. Tutaj. Tak to wygląda. Teraz będziemy robić też 32 słupki, z tym, że będziemy przedzielać dwoma oczkami łańcuszka. 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Nawijamy nitkę. Wbijamy się w kolejny słupek z poprzedniego rzędu. Robimy słupek. Mamy 2 słupki. Teraz raz, 2 oczka łańcuszka. Wbijamy się w kolejny słupek z poprzedniego rzędu. Robimy słupek. Nawijamy nitkę, wbijamy się w kolejny, robimy słupek i raz, dwa oczka łańcuszka. Tak to wygląda. I znów kolejne oczko, wbijamy się, robimy słupek, jeszcze raz kolejne oczko, drugi słupek i raz, dwa oczka łańcuszka. I znów. Oczko się wbijamy następne, robimy słupek i jeszcze raz następne, robimy słupek i raz i dwa oczka. Tak nam to wygląda. O. I to proszę przerobić dookoła. Już przerobiłam, tak to wygląda. Mamy teraz też 32 oczka dookoła. A taki grób mamy 1, 2, 3, 4, 6, 8, Boże. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 oczka. 32 słupki przedzielone dwoma oczkami łańcuszka. Teraz będziemy już rozdzielać sobie na skrzydełka i na przód i tył. Robimy to tak. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Nad kolejnym słupkiem z poprzedniego rzędu robimy słupek. Mamy dwa słupki. Teraz na tej poprzeczce zrobimy jeszcze jeden słupek. To mamy 3. I znów nad tymi dwoma będziemy robić. To będziemy mieć 4. słupek. Nad tym drugim to jest 5. Znów na poprzeczce. 6. I na tych dwóch. 7. I 8. kolejnym. Mamy 8 słupków i to będzie tył naszych skrzydełek, tył aniołka. Teraz przechodzimy sobie, znaczy najpierw może nawiniemy nitkę i tu przechodzimy na ten łańcuszek i będziemy robić dwa słupki, raz, dwa na tym łańcuszku, teraz raz, dwa oczka łańcuszka i jeszcze raz w tym samym miejscu. Raz i dwa. Powstał nam motylek. Teraz nawijamy nitkę. W następnym łańcuszku robimy to samo. Dwa słupki. Dwa słupki. Dwa oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę i jeszcze raz w tym samym miejscu. Dwa słupki. Dwa. Powstał nam drugi. I w kolejnym. Raz. Dwa. Dwa oczka łańcuszka. I znów. Raz. I dwa.
i w kolejnym to samo, ma nam powstać 6 takich grup. Ja to przerobię do końca zaraz, do końca tej jednej grupy, do tego końca skrzydełka, właściwie nie grupy, i teraz pokażę dalej. Już przerobiłam, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 takich grup. To będzie nasze skrzydełko. Teraz robimy przód, czyli znów nawijamy nitkę, wkuwamy się w ten pierwszy tutaj słupek, robimy słupek, nawijamy nitkę, wbijamy się w kolejny, robimy słupek, mamy już 2 słupki. Nawijamy nitkę, teraz tu na łańcuszku, robimy 3 słupek, nawijamy nitkę, nad słupkiem robimy słupek 4, nad kolejnym robimy 5 i teraz na łańcuszku robimy 6, nad słupkiem 7 i nad drugim słupkiem 8. Mamy znów tył sukienki, tak jak tutaj. I teraz zostało nam kolejne skrzydełko, też 6 takich grup. Czyli nawijamy nitkę, przechodzimy na łańcuszek, robimy 2 słupki. 2 słupki, 2 oczka łańcuszka i 2 słupki. Mamy pierwszy ten motylek. Nawijamy nitkę, na łańcuszek się przechodzimy, robimy znowu 2 słupki. 2 i 2 oczka łańcuszka. I znów 1 i 2. Mamy drugą grupę. Na kolejnym łańcuszku znowu 1 i 2. 2 oczka łańcuszka. I 1 i 2. Mamy 3 grupę. I tak należy przerobić do końca. Już tu dokończyłam prawie, że mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6. I teraz łączymy się jeszcze tutaj w 3 oczko. Oczkiem ścisłym. Tak to nam wygląda. Kolejny rząd. To będziemy robić 1, 2, 3 oczka łańcuszka na słupek. Nad kolejnym słupkiem robimy słupek. Czyli mamy 2. Nad kolejnym 3. Nad kolejnym 4. Nad kolejnym 5. Nad kolejnym 6. Nad kolejnym 7, nad kolejnym 8 i to mamy już tył sukienki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teraz nawijamy nitkę, przechodzimy na ten łańcuszek i tu będziemy robić po 9 słupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 i 9 na tym jednym łańcuszku. Przechodzimy na kolejny i tu też zrobimy 9. 1,
dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewięć. Tak to wygląda. I to przerabiamy tu w tych sześciu łańcuszkach. Już przerobiłam całe te jedno skrzydełko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Teraz nawijamy nitkę. Tu musimy te dwa słupki ominąć, bo to są z tego wzoru. I wbić się tutaj ten pierwszy słupek. Albo jakby to wolicie, może być trzeci. W każdym bądź razie tutaj. Pierwszy od sukienki. I robimy słupek. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. I osiem. I tu mamy przód sukienki, którą za chwilę będziemy łączyć. Ale musimy jeszcze obrobić drugie skrzydełko. Więc robimy tak samo jak tu. Na tym łańcuszku po dziewięć słupków. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. I dziewięć. I znów na kolejny łańcuszek. I tu też należy przerobić dziewięć. Czyli dookoła tak samo. Już przerobiłam. Mamy gotowe skrzydełka. Połączyłam się tutaj z trzecim oczkiem. I teraz będziemy robić półsłupki, żeby połączyć nam dwie części aniołka w jedną całość. Czyli robimy nad pierwszym słupkiem z poprzedniego rzędu półsłupek. Nad drugim półsłupek. Nad trzecim półsłupek, nad czwartym półsłupek, nad piątym półsłupek, nad szóstym półsłupek, nad siódmym półsłupek i nad ósmym półsłupek. Teraz zrobimy sobie jeszcze oczko łańcuszka. Przechodzimy na drugą stronę aniołka. Chwytamy za ten pierwszy tutaj słupek i robimy sobie półsłupek. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i ósmy. Oczko łańcuszka. Przechodzimy znów na drugą stronę. Wbijamy się w ten pierwszy półsłupek oczkiem ścisłym i mamy gotowe. Skrzydełka są połączone. Tak to wygląda. Na końcu też będzie można sobie, jeżeli ktoś będzie chciał, obrobić na przykład jakimś kolorem, złotą, srebrną nitką, a może nawet jakimś innym, czerwonym kolorem na przykład. Niebieskim. No, to mamy górę aniołka gotowe. Teraz będziemy robić sukienkę. Jak jesteśmy nad tym pierwszym półsłupkiem, to zrobimy sobie trzy oczka łańcuszka na słupek i jeszcze jedno oczko łańcuszka na poprzeczkę. Nawijamy nitkę. W kolejnym półsłupku robimy słupek. I oczko łańcuszka na poprzeczkę. W kolejnym robimy słupek i oczko łańcuszka. W kolejnym słupek
i oczko łańcuszka. Czyli tu powinniśmy mieć 8 słupków przedzielonych oczkiem łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Oczko łańcuszka. Sześć. Oczko. Siedem. Oczko. Osiem. Oczko łańcuszka. Teraz tutaj, na tej poprzeczce, gdzie było jedno oczko łańcuszka, robimy jeszcze jeden słupek i oczko łańcuszka. Przechodzimy na drugą stronę i tutaj znów musimy zrobić 8 słupków. Wbijamy się tutaj w pierwszy półsłupek, robimy słupek i oczko łańcuszka. Drugi, oczko łańcuszka. Trzeci, oczko łańcuszka. Czwarty, oczko łańcuszka. Piąty, oczko łańcuszka. Szósty, oczko łańcuszka. Siódmy, oczko łańcuszka. I ósmy słupek, oczko łańcuszka. I tutaj na tej poprzeczce jeszcze jeden słupek. Oczko łańcuszka. I teraz zamykamy się tutaj oczkiem ścisłym. Raz, dwa, trzecie oczko wpływamy. Zamykamy oczkiem ścisłym. Pierwszy rządek sukienki gotowy. Mamy 18 słupków przedzielonych oczkiem łańcuszka. Drugi rząd, 3 oczka łańcuszka na słupek, 2 na poprzeczkę. Nawijamy nitkę, wbijamy się nad tym słupkiem z poprzedniego rzędu, robimy słupek i 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Nawijamy nitkę, wbijamy się w następny słupek, robimy słupek. I 2 oczka łańcuszka. Następny się wbijamy, robimy słupek i 2 oczka łańcuszka. I w następny się wbijamy, robimy słupek i 2 oczka łańcuszka. Tak to wygląda. I w ten sposób przerabiamy dookoła. Już przerobiłam drugi rząd. Trzeci będzie identyczny jak drugi. Czyli 3 oczka łańcuszka na słupek, 2 oczka na poprzeczkę. Nawijamy nitkę, wbijamy się nad słupkiem, robimy słupek i 2 oczka na poprzeczkę. Nawijamy nitkę, wbijamy się w kolejny słupek, robimy słupek i 2 oczka na poprzeczkę. Wbijamy się w kolejny słupek. Robimy słupek i 2 oczka na poprzeczkę. Tak to wygląda. I takich rzędów w sumie od początku mamy mieć raz, dwa, trzy, cztery rzędy. Ja to przerobię dookoła i widzimy się. Już przerobiłam. Mamy raz, dwa, trzy, cztery rzędy. Teraz będziemy robić wzór. Przechodzimy sobie oczkiem ścisłym tutaj na tą pierwszą poprzeczkę i robimy raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka na słupek podwójnie nawijany. Dwa razy nawijamy nitkę, wbijamy się w to samo miejsce i robimy drugi słupek podwójnie nawijany. Nawijamy dwa razy, wbijamy się w to samo miejsce i robimy słupek podwójnie nawijany. Dwa razy nawijamy nitkę, wbijamy się w to samo miejsce i robimy słupek dwa razy nawijany. Mamy cztery słupki podwójnie nawijane. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Dwa razy nawijamy nitkę i wkuwamy się jeszcze raz w to samo miejsce, w tą samą poprzeczkę i robimy słupek dwa razy nawijany. Mamy pierwszy motyw. Znów dwa razy nawijamy. Opuszczamy jedno okienko. Wbijamy się w kolejne. I robimy ten sam motyw, czyli cztery słupki podwójnie nawijane. Dwa,
3 i 4. Tu mamy 4, raz, 2, 3, 4. Teraz robimy raz, 2, 3 oczka łańcuszka. Dwa razy nawijamy nitkę i jeszcze raz w to samo miejsce. I znów dwa razy nawijamy. Opuszczamy jedno okienko, wbijamy się w kolejne. Robimy słupek dwa razy nawijany. Raz, dwa, trzy i cztery. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Znów dwa razy nawijamy i jeszcze raz w to samo miejsce, jeden słupek podwójny. O. I tak wygląda nasz wzór. I w ten sposób przerabiamy dookoła. Już przerobiłam. Połączyłam się tutaj z czwartym oczkiem. Teraz przejdziemy sobie oczkami ścisłymi na ten łańcuszek. Obok tutaj. 3. Tutaj przechodzimy czwartym. I teraz będziemy robić na odwrót. Czyli tak jak w naszej bombce. Przepraszam. Czyli tak jak tu były 4, a tu 1, to teraz tu będzie 1, a tu 4. Czyli raz, 2, 3, 4 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Raz, 2, 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Dwa razy nawijamy nitkę. I w tym samym łańcuszku robimy 4 słupki podwójnie nawijane. Raz, 2, 3 i 4. Widzicie? Teraz jest na odwrót. Znowu dwa razy nawijamy nitkę. Przechodzimy na łańcuszek. I robimy jeden słupek podwójnie nawijany. Dwa, trzy oczka łańcuszka. Dwa razy nawijamy nitkę i znowu robimy 4 słupki podwójnie nawijane. Raz. Dwa. Trzy. I 4. I znów dwa razy nawijamy nitkę, przechodzimy na kolejny łańcuszek, robimy jeden słupek podwójnie nawijany. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę i jeszcze 4 słupki podwójnie nawijane w tym samym miejscu. Raz, dwa, trzy. I 4. Tak to wygląda. I proszę to przerobić całe okrążenie dookoła. Ja już przerobiłam. Połączyłam się tutaj z czwartym oczkiem łańcuszka oczkiem ścisłym. I robimy teraz trzeci raz wzorek. Trzeci rząd wzorku. I to będzie ostatni nasz rząd z wzorkiem. Będziemy teraz ten rząd przerabiać tak samo jak ten, tylko że będziemy mieć jedno oczko łańcuszka przerwy. Czyli raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Dwa razy nawijamy nitkę. Wbijamy się w to samo miejsce. Robimy drugi słupek dwa razy nawinięty. Jeszcze raz to samo. Ojejku, coś mi się zaplątało. Jeszcze raz. Trzeci. I czwarty. Cztery słupki. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Dwa razy nawijamy nitkę. I jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Czyli mamy to samo, co w pierwszym rzędzie tutaj z wzorkiem. Teraz robimy jeszcze oczko łańcuszka i to samo. Cztery słupki podwójnie nawijane.
Raz. Dwa. Trzy. I cztery. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Dwa razy nawijamy nitkę i jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Raz. O. Jedno oczko łańcuszka na poprzeczkę. Tak to wygląda. Przeróbmy to dookoła. Pamiętajmy o tym jednym oczku łańcuszka. Sukienka prawie gotowa. Zrobimy teraz ostatni rząd, czyli wykończenie. Oj, 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 bo by mi uciekło oczko. Będziemy obrabiać półsłupkami. Czyli robimy nad pierwszym tym słupkiem, robimy półsłupek. Nad drugim też półsłupek. Nad trzecim półsłupek. Nad czwartym półsłupek. Dodam, że możecie sobie to wykończenie też zrobić w innym kolorze. Teraz tutaj przechodzimy na łańcuszek. Robimy raz, dwa półsłupki, trzeci półsłupek. I teraz robimy raz, dwa, trzy oczka na pikotkę. Łapiemy za te dwie nitki. Przerabiamy, mamy pikotek. I jeszcze raz w tym łańcuszku robimy dwa półsłupki. Raz i dwa. Nad słupkiem z poprzedniego rzędu robimy półsłupek. I na łańcuszku, tym oczku jednym, robimy półsłupek. Teraz nad kolejnym słupkiem robimy półsłupek. Nad kolejnym półsłupek, nad kolejnym półsłupek i nad kolejnym półsłupek. Teraz przechodzimy na łańcuszek. Raz, dwa słupki zrobione. Robimy jeszcze jeden trzeci i na tym trzecim robimy pikotek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Łapiemy za te dwie niteczki, przeciągamy. Mamy pikotek. I jeszcze zrobimy dwa półsłupki. Raz i dwa. Nad słupkiem zrobimy jeszcze jeden półsłupek. I na tym oczku łańcuszka jeszcze jeden półsłupek. Tak to wygląda. I robimy dalej. Właściwie tutaj już nic się nie będzie zmieniać, tak jak pokazałam, tak trzeba zrobić do końca. Raz, dwa, trzy i cztery. I na łańcuszku robimy raz, dwa, trzy półsłupki. Raz, dwa, trzy oczka na łańcuszka na pikotek. Przerabiamy sobie i jeszcze dwa półsłupki. Raz, dwa. Nad słupkiem robimy półsłupek. Nad tą poprzeczką z jednego oczka półsłupek. I znowu półsłupki. Tak to wygląda. I to proszę przerobić dookoła. Już przerobiłam, połączyłam się z tym pierwszym z tym pierwszym półsłupkiem. Jeszcze sobie przerobimy ze dwa oczka. Obcinamy niteczkę. Aniołek gotowy. Nitkę jeszcze trzeba sobie schować ładnie do środeczka. Aniołek jest malutki, zgrabniutki. Taki na choinkę akurat. Były prośby o mniejszego aniołka. Jest mniejszy aniołek. Jak ktoś chce, to może sobie od razu, na przykład zanim zacznie główkę robić, można zrobić sobie z zawieszką. Ja nie robię, bo przeważnie dorabiam od razu te aureolki, które sobie potem przyklejam klejem na gorąco. I po prostu tutaj sobie potem łapię niteczką za jeden
tych słupków i sobie wieszam. Tak wygląda aniołeczek. Jeżeli ktoś chce, może sobie na przykład tu na koniuszkach jeszcze zrobić pikotki, żeby nawiązać do tego brzegu. Zapraszam na kolejne moje filmiki. Jeżeli Wam się podoba to, co robię, proszę o łapkę w górę. Proszę też o subskrypcję kanału i wciśnięcie dzwoneczka w prawym dolnym rogu. Wtedy będziecie otrzymywać wszystkie powiadomienia i żaden filmik Wam nie umknie. Cześć!